Jaka jest najlepsza praktyka na stres? Po pierwsze, powinna być dostępna w każdym momencie. Powinna spowalniać naszą reakcję na stres. I po trzecie, powinna obniżać nasz poziom stresu w naszym organizmie. A teraz przedstawię Wam dwa różne typy oddechów, które możemy wykonywać w momencie, kiedy jesteśmy zestresowani. Pierwszy typ oddechu, jako ciekawostkę podam, że naukowcy dokonali pewnego odkrycia, że ten oddech wykonujemy podczas spania, czyli w momencie, kiedy jesteśmy najbardziej zrelaksowani. I w momencie, kiedy jesteśmy najbardziej zestresowani, czyli w sytuacji klaustrofobicznej, w zamkniętym pomieszczeniu, wtedy nasz system nerwowy pobudza nas do wzięcia tych podwójnych oddechów, żeby zrelaksować się na tyle, ile to możliwe. I na czym polega ten oddech? Ten oddech polega na tym, że bierzemy dwa wdechy, jeden za drugim. Taką sekwencję powtarzamy kilka razy, może kilkanaście, w zależności od tego, na jakim poziomie jest nasz stres. Teraz kolejny rodzaj oddechu to jest tak zwany oddech w kwadracie, czyli wdech, pauza, wydech, pauza. I najlepiej robić ten wdech 3 sekundy, wdech, 3 sekundy, pauza, 3 sekundy, wydech, 3 sekundy, pauza. I mam trzeci typ oddechu, który jest najbardziej popularny, ale niestety ten typ oddechu wykonujemy w pozycji leżącej lub pozycji siedzącej, więc nie zawsze mamy taką możliwość. I ten oddech jest propagowany przez Wima Hofa. I na czym polega ten oddech? Wykonujemy od 20 do 30 szybkich wdechów i wydechów. Po tych 30 wdechach i wydechach wypuszczamy całe powietrze, wstrzymujemy oddech na taką długość, na ile się da, czyli od 30 sekund nawet do 3 minut. Niektórzy osiągają nawet do 3 minut. Po tym czasie nabieramy wdech i przytrzymujemy 15 sekund. I to jest jedna sekwencja. I tych sekwencji powtarzamy kilka. Więc mam nadzieję, że to pomoże Wam w redukcji stresu. I jeszcze jedno zadanie, oczywiście dla chętnych. Jeżeli jesteś w stanie wykonywać jeden, tylko jeden z tych oddechów codziennie, każdego dnia, tylko jedną minutę, zacznijmy od jednej minuty, 5 minut byłoby idealnie, ale skupmy się na jednej minucie. Możesz zauważyć, że Twoja reakcja na stres się zwalnia, że nie jesteś taki wrażliwy na sytuacje stresowe i naprawdę warto wykonywać jeden z tych oddechów codziennie, bo w ten sposób ratujemy swoje zdrowie, bo wiadomo, że stres wcale nie jest aż tak dobry dla nas. Stymuluje w niektórych okolicznościach, ale za dużo stresu nie pomaga w naszym w utrzymaniu zdrowia. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że było pomocne i widzimy się następnym razem.